Moi drodzy, no beton związał, ale i tak go odchyliło i tak. To jeszcze przęsło muszę zdobyć. Wciągareczkę zakupiłem na Oliksie. Hops, hops. Trochę przepuszczę, nie jest perfekcyjna. Tu podstawiłem, bo ten podnośnik jest jaki jest. I plan jest taki. Tu jest różnicy 2 centy, choć nie będę ruszał, bo to już nie jest naprężony. No trochę jest. Choć dobra, mniejsza, to tu jest 2 centy. Podcinam zawiasy, jebu dup, na tym się będzie trzymało, wspawuję je wyżej, może się zgra, o 2 centy, może nie o 2, o kilka, próba, nic, tego i tak nie mogę zdjąć, bo to jest tak zapieczone, że nie wiem, chyba grzać trzeba będzie, nic, no sznita jest, tnę, zobaczymy co wyjdzie na razie. Gówno co się widać, moi drodzy, pochytałem tutaj wspawanko, to w miarę, sznity są, żurow jest, ktoś tam jeszcze tnie piłą, to nie ja. Tu jak zwykle no nie dochodzi dobrze, tu trochę poprzespawywałem. Jest mała różnica, dosłownie może siądzie jeszcze. Ale nie jest źle, no, na to co można było, to zrobiłem. Tu siedzę i walczę z tym błotnikiem, bądź co trzyma, bo widzicie, zakrzywiłem go i muszę to skończyć, więc wrócę jak coś będzie nowego. Dobra moi drodzy, wróciłem. Ewidentnie coś poszło nie tak z błotnikiem, bo prześwit jest większy, ale no co zrobić. Nowe śruby poszły od Damianosa, konkret. Zobaczę jak coś tu będę myślał, kiedyś to obniżać. To skończone jest. To zdejmuję ten żurawik mój, jadę wyciągnąć obornik lub taki kurzak. No i co, szybko dzisiaj będzie ta agrodniówka. Więc zaczynamy. Spróbuję coś nagrać, ale zobaczę jak to będzie szło wszystko. Do usłyszenia. Zestawy już rozstawione, na przyczepę ładował, choć miałem problemy odczepić, ten zestaw nie kompatybiluje się z tym, bo połączyłem to po tym odczepie. Jak tu zbieram, to jest trochę kurzaka, trochę kompostownika, trochę w dół to pójdzie, nie jest tego dużo. Biorę się do roboty, nie będę wam tak lepsze nagrywał, bo nie mam telefonu, nie mam statywu, nie mam czasu. Dobra moi drodzy, załadunek poszedł tak sobie, ponieważ ta 30 już ma pompę słabą. Ale wybrałem to potem ręcznie, coś tam załadowałem, coś te kruby, kury tu działają. Taka to furka jest, wybrałem jeszcze z kurnika. Czekaj. I zaraz zobaczymy. Tu siatkę leży, muszę to posprzątać. Nic, jadę dalej to przykrywać. Jak to wygląda, nie jest to ciężkie. Do zobaczenia. Przystało na mój kombinat, dojechałem. Ale tutaj nawet słonecznik się fajnie rozłożył. Tu groszek, dzisiaj będzie już nawet kwitnie, łubin też kwitnie. Problemy jest ta ognika w łubinie i nie wiem jak ktoś wie jak łubin uprawiać. Czy się tam Chris Paul Farm pisał mi, zrobię tak jak on myśli, bo chyba w tym roku pójdzie łubin. Tylko się boję tej ognichy, bo ona na pewno wyjdzie i nie wiem jak z nią walczyć. Bo kurde, same te nasiona są gdzieś tutaj na tym polu. A tu życie się jeszcze toczy, pszczoły latają. Nie, co, rozrzucam to ręcznie i potem chyba orka szybko pójdzie. Będziemy dosypywali bruzdę. To jest niżej, wyżej, do środka. Fach faktem tymi wielkimi pługami zobaczymy, jak będziesz w kontakcie. No, moi drodzy, jesteśmy na polu. Lecimy tutaj. Będę zasypywał fach faktem, że na potorywkę robiłem zasypując tą bruzdę, ale ona była tak dość duża, że tutaj widać, że jakbym wywalił tu, no to stąd będę miał fajnie rzucać. Tu jest gorzej, bo tu jest tak mniej, ale zobaczymy jak to będzie. To oczywiście idzie pod ziemniaki, a to chyba łubin będzie. Wrócę do filmiku, jeszcze się kurde przeedukuję i może coś z tego będzie w tym roku, ale zobaczymy. Lecę, żeby się nic nie spierniczyło. Do zobaczenia w trakcie. Idzie moi drodzy! Pole piaszczuga, no ale jakoś dajemy radę, no coś trzeba z tym robić. Zobaczymy co będzie, nie wiem czy mnie dobrze słychać. Ale pług już ustawiony jest i powinno iść. Nie wiem, kończę na razie, zobaczymy co się będzie działo. Jak będę przy końcówce, wrócę do was, bo muszę pilnować FTZ, żeby mi nie uciekł. Do usłyszenia. Nie, moi drodzy, pomału do przodu. Już tyle poszło, połowa za nami. Teraz bliżej tu. Ziemia lekka, ostatnio byłem w Sandomierzu, to tam jest masą. Takiej ziemi to ja nie widziałem. A
a poplon ten na dąbie, ja myślałem, że po kolano to jest duży, to tam poplon był wielkości, nie wiem, 1,50 m, masakra. Moi drodzy, robota zrobiona, przejechane, fajny czas, nie za długo, nie za krótko, szybciej niż świecko na pewno, choć 4 by zrobiły robotę jeszcze szybszą. Jadę jeszcze drugiego poprzecznika, ale go trochę wyczyszczę, muszę tu się dostać. Nie chcę mi się go podciągać, więc może dojadę jakoś tak, bo on krzywo jest, bo jest tam regulowany, strety, tety. Jak coś, do widzenia i do zobaczenia w następnym odcinku.